Francuski film pod tytułem Nowy to już kolejny film, który mieli szansę obejrzeć uczniowie z Bolesławca i okolic w ramach programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Ten opowiada historię nowego ucznia w klasie, który po przeprowadzce w nowej szkole natrafia na odrzucenie. Mimo prób dopasowania się do reszty klasy, staje się kozłem ofiarnym dla kolegów. Sabin Kluszczyński, który na co dzień zajmuje się realizacją różnych form filmowych, przed projekcją opowiada młodym widzom o tym, jak wygląda film od podszewki. Projekt polega na pokazywaniu młodym ludziom filmów, które w większości są ciężko dostępne też u nas w kraju, wchodzą w dystrybucję, ale jednak gdzieś są pomijane w głównym nurcie. Przed tymi filmami odbywa się prelekcja. Prelekcja ma na celu przybliżenie tego, jak pracują filmowcy, realizacje filmowe, od scenariusza, przez sztukę operatorską, pracę z efektami specjalnymi, animacje. Ale nie tylko o animacjach, scenariuszach i efektach specjalnych, mówi specjalista od filmu. Podejmuje też tematy, których dotyczy film. We francuskim obrazie gnębiony uczeń w końcu odkrywa prawdziwą wartość przyjaźni z tymi, którzy są w takiej samej sytuacji jak on sam. Skłaniają tak do zastanowienia się te filmy. Tak, w własnym życiu w ogóle, że przyjaźń naprawdę jest taka mocna i że warto mieć jakiegoś przyjaciela lub przyjaciółkę. Staram się ich ukierunkować, zwróćcie uwagę na to, zwróćcie uwagę na stosunek tej osoby do tamtej osoby, zwróćcie uwagę na przykład na rolę nauczycieli w danym momencie, kiedy uczeń w danej szkole, tak jak dzisiaj w filmie, ma dany problem, czy oni ingerują, czy nie ingerują. Zastanówcie się, dlaczego nie ingerują, czy nie ingerują, bo tak jest w życiu, czy tak mają po prostu w scenariuszu tego filmu, bo trzeba przekierować uwagę widza na inny element. Na edukacyjny walor projektu zwraca uwagę nauczycielka Aleksandra Szylin, która na seanse w ramach projektu zabiera do kina klasy trzecie z gimnazjum numer 2. Uważa, że bardziej dojrzałym trzecioklasistom łatwiej zmierzyć się z trudnymi tematami podejmowanymi w filmach. Jak pani ocenia ten program? Uważam, że jest bardzo atrakcyjny dla młodzieży, ponieważ filmy, które tutaj są przygotowywane, traktują o sprawach dla nich bardzo istotnych. O przyjaźniach, o tolerancji, o akceptacji w grupie albo problemach właśnie ze znalezieniem się w nowym środowisku, o pierwszych miłościach, problemach z rodzicami, o problemach z akceptacją świata, który ich otacza. Także jest to materiał podany w bardzo atrakcyjny sposób i w związku z tym oddziałuje na nich silnie. Prezentowanych w ramach programu filmów nie da się szybko zapomnieć. Emocje po seansie często bardzo długo towarzyszą młodym widzom. Chłopak chorował na raka. Po prostu mogą zobaczyć, jak to czuje się, który jest człowiek, który jest chory naprawdę na poważną chorobę i może umrzeć. Filmy też wywołują ogromne emocje. Byliśmy na kilku seansach, które dotyczyły problemu choroby, raka. Raka, którego zdiagnozowano albo u dziecka, albo u rodzica. I jak sobie radzić z tym problemem w sytuacji, kiedy jest się nastolatkiem. To bardzo trudne, a im pozwala zrozumieć, jak można się znaleźć w tej sytuacji i czego trzeba szukać, żeby sobie poradzić w takich trudnych okolicznościach. Sabin Kluszczyński, który już od wielu lat uczestniczy w programie, zna takich, którzy dzięki nowym horyzontom edukacji filmowej częściej zaglądają do kina, chodząc nie na filmy rozrywkowe, dla których, jak podkreśla, kino zostało stworzone, ale na ambitne produkcje. Chociaż połowa z nich niech się zastanowi, niech dwie osoby się zastanowią, to już jest sukces. Niech dwie osoby zaczynają rozmawiać na ten temat między sobą po takim filmie, o wnioskach, które wyciągnęły, to już jest sukces. Na razie sukcesem jest liczba uczestniczących w projekcie uczniów. Jest ich z Bolesławca i okolic około 600 z 16 szkół. Już drugi rok z rzędu w projekcie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej uczestniczą przedszkolaki. Do kina w ramach programu przychodzi ich setka. Trwający od października minionego roku program zakończy się w kwietniu. Wówczas ruszą zapisy na kolejną edycję.